Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Call of Juarez. I dzisiaj znowu zabijamy ich, tylko kurde. Pierdziele! Co ty robisz? Ja nie mogę. Dobra. A co ja robię? Ważę przecież. What the fuck? Jak? No i znowu dedłem. Fuck. Dobra, już wiem jak to przejść trzeba. Ty, a może... Wiem już chyba jak to trzeba przejść. Ty, daj ty. Czy ty nie ty jeden? W dupę se wstać na naboje, jak chcesz wiedzieć. Pięknie. Też byś, parciarzu ty. Kurde. Dobra, nikogo nie ma już chyba, tak mi się wydaje. Ale kto wie. What the fuck. Nie no, beka. Ej, tu nie było przecież tych gości. Ej, o co kaman. What the fuck. Wow. Wow. Fuck. O kurde, już wiem jak to przejść trzeba. Nie śpieszyć się. To się przejdzie więc. Kurde, gdzie ten gość tamten? Tu jest. Oh my god! Oż kurde. Ja pierdziu. Dobra, lecimy, lecimy na górę. No, to za skór! Pięknie udało się jakoś, kurde, ledwo, ledwo, ja pierdzielę. Dobra. Nie na chama, nie na chama. Wow. Ej, konie, ludzie. Dobra. Wow, ale nawala z tej broni, jak nie wiem co. Serio. Wow. Gdzie nawalają? A z tej strony są jeszcze. What the fuck is going on? What the... Oh no, 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 no. No, nie. Oh my god! No fajnie! Waliście! Fuck! No nie! Było blisko już tak! Było blisko zabicia i kurde, no nie wierzę! Pik! Pik! Kurde, jaki fajny dźwięk! No władzę przecież! Dobra, pięknie, udało się jakoś. O oh my god, kurde, ale to są znerwiające ludzie. Wow. Ja pierdzielę, ty daj parciarzu, ty jeden.
Wow. Dobra, pięknie. O właśnie. Aha. Dobra. Dobra, nie, na razie nie będę ich atakował. Bo i tam jest kurda! Dużo! Ja pierdziulę. Wow. Byś mi pomógł, kurde! Ja nie mogę. Ale to jest... Zjadłeś? Nie jest. Zjadłeś. Parciarzu ty. Zjadłeś, dobra. Wow, wow, wow. Oh my god. Ale to jest. Wow. Wow. Pięknie. Ale to farciarze są kurcze. Kurcze ci. Wow. Skąd oni w ogóle strzelają też? Ja pierdzielę. Czekaj, ja sobie tu coś znajdę. To jest to. A to te. Aj tam słabo. Oj. Nie, łuk też nie. Nie! Nie! Kurde, nie, tylko nie to. Pięknie. Headshot. Headshot. Jak? Jak ja dedłem tutaj? No, po prostu jestem pod wrażeniem. Ostatni rozdział jest najtrudniejszy, powiem wam szczerze. Bardzo. Spierniczaj, ty głupi. Tam już ty został? Nie, nikt nie został. Dobra. No idę, idę, jeju. Aż mu czapka spadła. Wow. Fajnie. Aż mu czapka spadła. Jak mu czapka spadła temu jednemu, masz. Dobrze, 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 dobrze. Kurde, ale farciarzy, to co, ja nie mogę. Serio. Chcę zapisać może? Nie, kurde, nie wiem. Dobra, pięknie. Kurde, mocniej, co powiem wam. Szczerze. Wow! Kurde, nie mam żadnej dobrej broni, fuck. O, oh, no. Ty, on chyba z Gatlinga napierdicza. Naprawdę, no. Jak mówiłem. Dobrze, udało się chyba go zabić. Tak jest, dobra, fajnie. O, oh, no. Oh my god. Dobrze. No. Nie. No. No. O, no. Kurde, nic nie widzę. Kurde, widzę. Dobra, bez żartów. Teraz, kurde, napierdzielamy w nich. Ja nie żartuję. Teraz nie dam rady, kurde, stąd. O, no. Aj, kurde. Ja pierdziulę. Kurde, i to dużo jest tu. Oh my god. Deadweź, dobra, pięknie. Czekajcie, może grę sobie zapiszę. Tak myślę sobie. Oj, co ja robię? Tak jest, tutaj. Oj, kurde. Naprawdę, to jest punkt kontrolny, prawda? Wspomniałem przecież o tym. Oh my god. O
Kurde, nie, nie, nie mogę, nie mogę. Widzimy się po przerwie. Dobra, witam was z powrotem znowu. I teraz mam nadzieję, że ostatni raz będę mógł, znaczy postaram się już może przejść normalnie te właśnie te akcje właśnie z tymi gwiaździami. Kurde, bo powiem wam szczerze, że oh my god, ale ich tam jest, kurde, nie wiem jakie dam radę nawet, kurde. Czekajcie. Sterowanie, nie wiem, kurde, nie ma tu nic. Właśnie, może mam karabin, ale wątpię, żebym miał karabin. Szureczka. Mam karabin, a no to dobrze. Oh my god, nie! Oh my god! Pięknie. Dobrze. Wow! Pierniczaj teraz z tymi głupimi granatami, piruny. Wrzejący troszeczkę. Dostał? Wow, pięknie. Dostał. Ajajajajajajaj. Powiem wam, że to jest bardzo trudne o to. Praktycznie to jest ostatnia lokacja, wiecie? W tej grze, tak mi się wydaje, lecz nie jestem pewny. Oh my god, nie! Nie, proszę, nie! No, dlaczego on tak dziwnie? Kurde, ale to jest trudne, powiem wam o to teraz. Teraz w ogóle ta... Oh my god! Powiem wam, to jest bardzo trudne. Oj, nie trafiłem. Ajajajajaj. Kurde. Oni są tam na dole jeszcze? Czy co? Może kaman? Nie. Nie. Kupię granaty. Znaczy, no, granaty. Też tak można powiedzieć, że są granaty, ale... Kurde. Cicho tam, bądźcie. Bądźcie. Berzbiczak mu tam. No, 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 nie. Proszę, nie. Jest. Marisa. Dostał. You'll die, Bordsby. You hear me? How many bullets you think you got left? Oh my god. It all ends here, Bardsby. Your dreams are being buried alive. You'll die here with us. Nie gadaj, że... You ready to let it slip away? Like nie gadaj, że... Skończyłem już grę. He's mine. What the fuck? Kurde, czego ja spadłem stąd? Oh no, no nie. I znowu to samo. Dobra, może nam się uda teraz, ale wątpię. Oh my god, jak ja tego, Boże, nie cierpię. Ojajajaj. Kurde, farciarz. Kurde, nie lubię go. Co jest? Kurde, może mi się uda teraz, ale wątpię. A może się uda? Kto wie?
kurde, straciłem go z oczu. Ja pierdzielę, nie wierzę, nie. Oh my god, no nie. Kurde. Nie mogę z nim. Nie mogę z tym gościem już. Jeszcze raz. Ostatni raz już to robię. Nie, mam już dość tego, powiem wam szczerze. Oj. Ale teraz... Ajś. Kurde, przez te jeszcze trzęsienie ziemi nic nie widzę za bardzo. Ajajaj. Serio. Oj. Oj. Kurde, blisko było. Kurde, dlaczego ta myszka mi nie chce działać w pioruny? To jest kurde trochę głupi, jak nie wiem co. Serio. Od razu go zabić, kurde, zabić dziada w pioruny. Kurde. Kurcze. Nie. O kurde. Jest! Kurde, jakim cudem! Szczęście mam! Lewym, prawym przyciskiem myszy wcisnąłem! Ja pier... O, skrypkę dostałem znowu! Wow! Pięknie, piękniuśko! Joj! Jest! Uff! Myślałem, że mi się nie uda przejść tego... ...tego ostatniego pojedynku z tym... z Bernsbym, czy jak mu tam... Trudne imię nawet do wymówienia. Ale udało się, ja, pięknie! Ostatni pojedynek mi się udał, ale dobra, nie będę już nic mówił na razie, bo mamy cutscenkę właśnie. Like the Savior himself, dying for our sins. Like Running River, who spared the murderer of his own child. William wanted me to find the Lord, and in his sacrifice, I did. Oh, we left the gold. We knew it was cursed. I put away my guns and dedicated my life to serving the Almighty. I became the preacher my brother William always wanted to be, and joined Thomas and Marissa in holy matrimony. William, I know you're looking down on us, and I want you to know your passion is not in vain. Czy to nie jest on? And though nothing is like it used to be, one thing remains, we are still a family. O, ten medalion ma, widzę, na szyi powieszony. Koniec! No i tak zakończyliśmy kolejną serię. Tak jest, moi drodzy. No nie, przerywają mi. Siostra mi przerywa. Tu jest... Aha, zakończenie... Końcowe napisy! O, tak powiem. Paweł Zawodny, jakiś tam koordynator produkcji, jakieś tam kierownictwo. Niech sobie to leci, ja sobie będę tutaj mówił właśnie. Podsumowanie gry właśnie. Mam nadzieję, że już to wystarczy miejsca na dysku. Na drugiej partycji, bo... Jak wiecie, nagrywałem tą serię pod rząd. Tak jest. Żeby później sobie... Właśnie, pod rząd nagrywam właśnie, jak chcecie wiedzieć. I tak już zakończyliśmy właśnie. Powiem wam tak. Gra jest bardzo cudna. Ja bym dał 8,5 na 10. 8,5 albo 8. O, niech będzie 8 całe już, tam bez żadnych półwek.
8 na 10 właśnie bym dał. Nie żadne 6 czy 7. Walka tymi rewolwerami, bronią, karabinami właśnie i tak dalej, i tak dalej. Można byłoby wymieniać tego bardzo dużo, tych rodzajów broni właśnie. Bym dał pojedynki, te wiecie, na podsumowanie właśnie rozdziału, wiecie. Tutaj bym to tak dał 6 na 10, wiecie. Walka bym dał też 8 na 10 właśnie. Najgorsze właśnie to te pojedynki, ale udało mi się ledwo. Ten ostatni pojedynek był kurde najlepszy z tym Bernsmim, czy jak mu tam. Mniejsza z tym jakoś się nazywa. I tak. Kolejną serię, którą właśnie wznowię, to będzie właśnie Wormsy właśnie chcę dokończyć też. A później zobaczymy co będzie. Może Rizena sobie rozpocznę, znaczy wznowię też. Albo Morrowinda, nie wiem, zobaczymy co jeszcze będzie. Jak ostatnio widzieliście, to Shellouta zacząłem, trójeczkę, który trwał odcinek 51 minut. Właśnie Gothica też będę wznowię właśnie. Właśnie i cóż. Aha, jeszcze o tej grze powiem wam, że zacząłem ją już prawie rok prawie już rok minął, prawie już będzie rok jak zacząłem tę serię, ale już skończyłem ją właśnie w tym roku. Jestem zadowolony właśnie, że zakończyłem już tę serię bardzo. Co mogę o tej grze jeszcze powiedzieć, wiecie? Ten William na początku powiem wam, nie podobał mi się ten człowiek w ogóle, ten typek. Na początku on we wszystko się, mówiąc brzydko, wpierniczał się we wszystko. We wszystkie misje tego Reya i Tomasa właśnie. Ale później właśnie pomyślałem sobie, to był dobry człowiek też. Bo on też mówił te, na przykład te słowa, wiecie, tak z szacunkiem na przykład. W ogóle on mi się podobał, ten człowiek. Podobał mi się bardzo. Ale szkoda, że on zginął prawie pod koniec gry. Szkoda mi go troszkę. A nie wiem, co się stało z tym Juarezem, wiecie? Nie wiem, co się z nim stało. Dobrze, że go nie ma już, bo on też był wredny typek. Właśnie jeszcze powiem wam jeszcze na temat tych... tego początkujących właśnie tych rozdziałów. Jeszcze najgorsze było właśnie, wiecie co? Te okopy, wiecie? Znaczy, po tych okopach, wiecie? Tam chyba był trzeci rozdział, mi się tak wydaje. Co tam trzeba było z... nie z Gatlinga, tylko z działka właśnie atakować tych, co tam płynęli tymi łodziami właśnie. To było też, nawet powiem wam, najgorsza rzecz, jaka istniała właśnie w tej grze. Może jeszcze tę starą część, może, znaczy pierwszą część tej gry może jeszcze kiedyś nagram. Bo jeszcze jej na razie nie będę. Na razie też sobie damy spokój, na razie z jakimś takim, z jakąś taką grą, wiecie, taka strzelaninka westernowa, tak można powiedzieć, western właśnie. Bo to tak się działa ta akcja właśnie tak na pustyni właśnie. Na razie nie będę żadnych też rozpoczynał takich, wiecie, serii. No wiecie, tak jak wspomniałem, strzelaninek właśnie. Strzelaninki takie FPS-y właśnie można powiedzieć też. Ale też jak tutaj widzicie, też jest twórcy Ubisofta właśnie. Techland i Ubisoft właśnie. Dlatego za bardzo Ubisofta nie lubię, ponieważ jak, mówiąc też brzydko, spieprzyli troszkę tego Assassin's Creed'a właśnie z 14 roku bodajże. Teraz już nie pamiętam. Na pewno nie Rogue U, tylko nie pamiętam już, co to za część była. Ja kiedyś już właśnie to wspominałem w którymś odcinku z tej serii właśnie, ale cóż. Nie będę już tam mówić o... znaczy, nie będę już tam, wiecie, mówić o Assassinach przecież. To nie jest Assassin, tylko FPS właśnie. Assassin to jest, wiecie, skacze się z budynków na budynki i tak dalej, i tak dalej. I cóż, takie jest właśnie moje podsumowanie tej gry właśnie. Może wam się podobała seria lub nie, wiecie, jak to jest.
I cóż. I widzimy się przy, oczywiście przy Wormsach. I cóż, cześć. A i jeszcze jedno bym zapomniał. To będzie taki oddzielny film już, jak coś. Statystyki ogólne właśnie, razem. Widzicie, mamy 2 godziny, 39 minut, 33 sekundy. Mamy zarobionych gotówki 830. Sekrety było mało. 2 z 89. I tak, teraz zabitych osób było 375. 171 pistoletem oczywiście, a razem ile? Aha, 375, tak? Tomasem graliśmy 1 godzinę, a Rejem praktycznie troszkę mniej, wiecie? Powiem wam, że te statystyki są nawet bardzo dobre. Bo porównując Gothica z tą grą, to szybko skończyłem tą grę niż Gothica. Wiecie jak to jest. Karabiny mamy 54 celności, pięknie, procent oczywiście. Tu 81, 72. 100%, łuk. 55. Gatling, a to Gatling, nie lubiłam tej broni w ogóle, nie. Działa? Dlaczego nie mam nic? Pewnie nie używam tej. Takiej broni jeszcze można powiedzieć. Nożem 28%, wszystkie 42%. No powiem wam nieźle. Tu coś jeszcze będzie, czy nie? Odblokowano nowy poziom trudności, bardzo trudny, what the fuck, serio? Ale dobra, to był taki krótki odcinek, też film podsumowujący tę grę. Ja tak go nazwę oczywiście, i cóż. Tu chyba nic nie wiem, aha, tu jakiś kod trzeba podać, ale to po co mnie ten kod? A misji dodatkowych nie ma właśnie, ja tu właśnie kiedyś mówiłem wam. A to właśnie, nie wiem dlaczego nie ma, nie wiem. Nie będę tutaj wnikał już, dlaczego nie ma tego... tej opcji, czego nie można wybrać, bo to trzeba właśnie kooperacja właśnie, a ta gra tak jakby już nie tak jakby już anulowali właśnie tak jak było na przykład przy systemie Windows XP, że że usunęli już, tak można powiedzieć. Wspomniałem tego słowa znowu, jeju. No ale cóż, dobra tam. Mniejsza z tym, anulowali właśnie tę taką opcję kooperacja właśnie, multiplayer właśnie. Ja to widziałem właśnie tam trochę, to takie jest, wiecie, tak jak w CS-ie, co nie? Że się strzela do na przykład do terrorystów albo do tych, do antyterrorystów na przykład, wiecie jak to jest z tym CS-em. To był taki właśnie krótki filmik. I cóż, i cześć. Sorry, że nie było jeszcze dodam tego powitania tutaj, bo dopiero sobie przypomniałem po nagrywaniu właśnie tego ostatniego odcinka właśnie z tej gry. Będzie takie podsumowanie właśnie ten film i dobra, i cześć.